Good job on destroying the dish. Your drop zone should be just outside a terrorist arms bazaar on the Russian border. 5 days ago, a reconnaissance team deployed several remote video cameras, but they've stopped transmitting due to the severe cold. We believe a major transaction is happening soon, possibly involving the exchange of stolen weapons. You must infiltrate the bazaar and photograph the weapons. Check your cell phone's objective screen for more details. Okej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tomorrow Never Dies na PlayStation 1. Ja jestem Nero i jedziemy z Koksem. Mamy pierwszego pacjenta do zastrzelenia. Ciach, ciach, ciach. Świetnie. Cóż, naszą misją jest zrobienie zdjęć broni, czy też maszyn, jeśli mogę tak to nazwać, które są pokrywane tutaj w tych górach. Dobra, spoko. Na początku trochę się rozejrzę tak w koło, co i jak, po co. Tu mamy oczywiście pierwszą rzecz do sfotografowania. Jakaś rakietnica czy coś w tym stylu, więc ciach, mamy foteczkę na face'a. Pięknie. O, ty, ta. Ej, wariat. Wariacik. Nie wolno tak. Okej. Jedziemy dalej. Na razie tutaj żadnych przeciwników nie widzę. Chamie. Fach. Aj, to. Mamy kolejną jakiś samochodzik i... Oj, moździerze, pardon, nie ten przycisk. Fach. Kolejne zdjęcie na Facebooka. I tak właśnie, niektórzy mogą się zastanowić, gdzie może być... James, nie bądź takim chamem, przejdź tam. Ty, pałko. Tak, straciłem wątek. Gdzie może być kolejny... No tu też nie chcesz przejść? No, już myślałem. Kolejny. Oczywiście kolejny, trzeci obiekt do sfotografowania. Jest on tutaj. Widać jego... ogon? Tak to mogę nazwać. Ale żeby tam dojść, potrzebujemy... Tak jest, min. Iż gdyż, ponieważ zagradzają nam te, mogę to nazwać garażami. Dobra, mam nadzieję, że nazwę sobie to garażami, nic się nie stanie. Okej, więc zmieniam sobie na telefon, którym telefonem mogę aktywować naszą bombkę, czy też minę, okej. Także srut. I po drugiej stronie, obok obiektu do sfotografowania, jest komitet powitalny, który trzeba rozpiździć. James, nie wariuj. O. Taki trochę z ukrycia. O, to jaki kamikadze, wariat. Wszyscy chyba. Moje magiczne kółeczko nikogo mi nie wskazuje, także można cyknąć fotkę na face'a. James, uśmiech. Come on, co jest? Właśnie. Się coś mi zbugowało. Nie to. Właśnie. Także James, uśmiech.
Świetnie. Masz napisane R1, klikasz L1. Ty cepie. White Knight, the British Navy has just launched a Tomahawk cruise missile to destroy the bazaar. Evacuate immediately. I just need a little more time. Tak, ja potrzebujemy trochę czasu. Więc możemy stąd spindalać teraz. Jeszcze ogarnę, coś tu z tyłu może jest. No niestety. Sądzę pewnie, że jakbym porozwalał większość tych garaży, jak nie wszystkie, mógłbym znaleźć jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, może jakieś życie dodatkowe, by nasza ilość wzrosła aż do 5. Ale nie będę się w to bawił, od razu lecimy tutaj. White Rook, we have a problem. That jet is armed with Soviet SB-5 nuclear warheads. If the incoming cruise missile detonates those warheads, you're going to have a nuclear disaster. The Tomahawk is out of range. We cannot abort the missile. Repeat, we cannot abort the missile. Get out of there now. I have to evacuate that jet. Więc ewakuujemy się tym jetem. Okej. Więc komitet powitalny na dzień dobry trzeba rozpiździć. Oczywiście to gówno, ten samochód też ładnie sobie rozpiździmy. Okej, ładnie cacy. Na razie jeszcze jakiś pacjent prosi się o baty. O, zbierzmy sobie. A, jednak to było ekstra życie. A no. Oj, szybko na apteczkę zmieniaj. James! Dobra, zmieńmy teraz na telefon. Rozpiźmy. Okej. Ile mam tam jeszcze? Minutę. Z hakiem. Także luźno. Luźna guma. Damy radę. Na razie. Żegnam pana. Zmień na apteczkę, James, no co ty wariat. I tutaj za tym główiankiem powinien być gościu, który ma kartę do naszego zajebistego jeta. O! Także my możemy stąd spierdzielać. Kółeczkiem możemy puszczać takie właśnie zajebiste rakiety. X-a możemy sobie strzelać. No nie mogę postrzelić, chłopaka. Trudno. Przeżyjesz. Uznajmy, że mam dobry dzień. No i to było na tyle, jeśli chodzi o misję. I będzie dość długie intro, na którym będę cicho. Tak, i teraz będzie film. Mam nadzieję, że za muzyczkę w tle, która leci, nie dostanę żadnych praw autorskich. Nie wiem, może wyciszę akurat ten moment, czy po prostu zrobię go ciszej. Pomyśli się. Oczywiście to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dość krótkawy, ale przyjemnie, szybko poszło. Żadnego fejla nie było. Może kilka moich ze zbugowanym EPSX-em. Cóż, trudno bywa. Także to by było na tyle w tym drugim już odcinku. Ja się z wami będę żegnał. I to by było właśnie na tyle. Także komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Żegnam was ja, Nero. Na razie, yo!